Nie, ja jeszcze... Jeszcze kilka lat temu myśleliśmy, że pokój jest nam na zawsze dany, niejako przydany. Konflikty wojenne wydawały się odległe, lokalne, w żaden sposób z nami niezwiązane. Aneksja części Ukrainy przeprowadzona przez putinowską Rosję wyrwała nas z tego stanu myślenia, a być może i stanu bezmyślności. Dzisiaj widzimy zagrożenia dla pokoju. Na wschodzie, na Bliskim Wschodzie, na południu, Azji. Terroryzm zaś raz po raz pokazuje nam swoje globalne oblicze. Dlatego tak głęboki sens mają wezwania i apele o pokój, nie zwalniające nikogo z aktywnego zabiegania o jego utrwalanie i obronę. Pokój jest bowiem przynależny człowiekowi ze względu na godność, w jaką wyposażył go Bóg. Stąd dziś to spotkanie, aby przekazać sobie znak pokoju, aby w Kościele pokoju o pokój właśnie zaapelować. Dziękuję wszystkim za obecność. Witam przedstawicieli wszystkich wyznań. Jest z nami Jego Świątobliwość Dalai Lama XIV, honorowy obywatel Wrocławia, laureat pokojowej Nagrody Nobla, człowiek z podniebnego Tybetu. Treścią jego życia są modlitwa, medytacja, wolność i pragnienie pokoju. Witaj, przyjacielu. Szanowni Państwo, Ewangelicki Kościół Pokoju przyjmował już koronowane głowy i szefów państw. Ale dzisiejsze spotkanie ma szczególny wymiar. Po raz pierwszy gościmy Jego Świątobliwość Dalaj Lamę XIV i po raz pierwszy spotykają się tu przedstawiciele czterech religii. Buddyzmu, judaizmu, muzułmanie i chrześcijanie. Jesteśmy z różnych systemów religijnych, ze światów tylko pozornie odległych, bo tym, co nas łączy, jest aspekt duchowy. W
dzisiejszych materialnych, zbyt konsumpcyjnych i przeładowanych informacją czasach, w epoce dominacji nauki poznawczej, duchowość zeszła na drugi plan. Współczesny człowiek wydaje się pogubiony w kwestii duchowości. Coraz częściej nie jest w stanie pojąć prawd związanych z dogmatami religijnymi. Zbyt często zapomina, że jest istotą religijną, homo religiosus. Mircea Eliade, wybitny religioznawca, który wprowadził do języka to pojęcie, uważał, że jedynie człowiek religijny może w pełni rozwijać się. Potrzeby religijne, czy szerzej duchowe, są integralną częścią naszej natury. Duchowość to nie jedyne słowo, które dzisiaj w tym miejscu jest naszym wspólnym mianownikiem. W świątyni, która ma w swojej nazwie pokój, to pojęcie nabiera szczególnego znaczenia. Jestem przekonany, że jest ono bliskie wszystkim nam tu dzisiaj obecnym. Jestem zaszczycony, że w kościele, którego jestem gospodarzem, ma dzisiaj miejsce kolejny historyczny moment. W przełomowym 1989 roku kanclerz Niemiec Helmut Kohl i premier Tadeusz Mazowiecki modlili się w tym miejscu o pokój i pojednanie dla Polski i Europy. Przed 2 laty w tej samej intencji spotkały się tutaj kanclerz Angela Merkel i premier Ewa Kopacz. A dziś wspólnie podpiszemy apel o pokój. Warto przypomnieć, że w 1948 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ proklamowało Powszechną Deklarację Praw Człowieka. Zapisano w niej, że wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi w swej godności, że wszyscy są równi wobec prawa, że każdy człowiek ma prawo do wolności myśli, sumienia i religii, a także do wolności poglądów i swobodnego ich wyrażania. Minęło prawie 70 lat, odkąd uchwalono ten jeden z najpiękniejszych, najwartościowszych dokumentów, jakie wymyśliła ludzkość. Niestety, ogniska zapalne na świecie, także sytuacja narodu tybetańskiego pokazują, że słowa o godności, wolności i pokoju trzeba nieustająco ponawiać. Szanowni Państwo, dzisiejszy dzień jest wyjątkowy, podobnie jak miejsce, w którym się znajdujemy. Na mocy traktatu westfalskiego ewangelicy mieli prawo wznieść świątynię, ale w ciągu zaledwie roku poza miastem i z nietrwałych materiałów. Wykazali się wówczas niezwykłą determinacją, która do dziś jest dla nas punktem odniesienia i świadectwem wiary, która daje nam siłę, jaka wynika z tej ciągłości. Nabożeństwa w Kościele Pokoju odbywają się nieprzerwanie od 1657 roku. W tamtej epoce odmienność religijna wydawała się zagrożeniem. Dziś wiemy, że ta odmienność może wzbogacać, że może być szansą na doświadczenie świata w pełniejszym wymiarze. Poszanowanie odmienności, szacunek, współpraca, wartości, do których tak często odwołuje się Jego Świętobliwość, nam również są blisko.
Kościół pokoju jest miejscem otwartym, ponad podziałami, ponad religiami. To spotkanie jest tego kolejnym dowodem i za to waszej świątobliwości, przedstawicielom obecnych religii i wyznań, a także panu prezydentowi Rafałowi Dudkiewiczowi, inicjatorowi spotkania. Dziękuję. Jego Świątobliwość Dalaj Lama XIV, honorowy obywatel Wrocławia, laureat pokojowej Nagrody Nobla od wczoraj, na zaproszenie pana prezydenta Rafała Dudkiewicza, uświetnia swoją obecnością obchody Europejskiej Stolicy Kultury. Głównym przesłaniem każdej podróży naszego gościa jest promowanie wartości humanistycznych, rozwiązań pokojowych i porozumienia między religiami. Dziś duchowy przywódca narodu tybetańskiego gości w Świdnicy. Wasza Świątobliwość, czekamy na przesłanie. Time comes. We should pay more attention to our
później poczęcie. Najwyższy czas, żebyśmy poświęcili większą uwagę swojemu wewnętrznemu potencjału. And that, you see, look at the people. And John 7 beginning in the actually, same way born. And same way died. W tym celu powinniśmy przede wszystkim myśleć o 7 miliardach ludzkich istot, które tak samo na świat przychodzą, tak samo ze świata odchodzą. Perhaps our life next month, maybe 100 years. Usually it's 70, 80, 90 ago. Dalej nam będzie żyć co najbliżej 100 lat. Najczęściej 70, 80. Potem czas drogi, musimy się żegnać. So while we live on this planet, it is much better. Póki żyjemy na tej ziemi, znacznie lepiej będzie nam czynić to spokojnie i przekonanie i współczucie. So we need the sense of oneness of humanity. Przede wszystkim trzeba nam poczucia jedności rodziny ludzkiej. All religious traditions. Wszystkie główne światowe tradycje religijne. In spite of different philosophy, different traditions, all very same is one message. That message of God. Mimo doktrynalnych i filozoficznych wszystkim nie są zgodne przesłanie, przesłanie miłości. So, there is all major religious tradition have the same potential to to conflict may be more compassion. Wszystkie też wszystkie też mają jednakowy potencjał budzenia w ludziach, budzenia i rozwijania w ludziach potencjału współczucia. And then it's all the tradition. Different philosophy is the same goal to create peace in the wszystkie też mają jeden cel. I tym celem jest to, by doprowadzić człowieka do tego, by stał się lepszy i bardziej wrażliwy. No, unfortunately, with many religions, some conflict. Pożałowanie godne jest to, że dzisiaj z innymi religii dochodzi do konfliktu. We need special effort to create harmony on the basis of mutual respect, mutual admiration. To budowanie harmonii na fundamencie wspólnego szacunku i wzajemnego szacunku, wzajemnego podziwu, wzajemnego uznania. Then perhaps I am monk into this practitioner. Jako bliski mnich i osoba praktykująca do Buddhy. Among Buddhists also, the practice of Buddhism is not so serious or so sincere. Wiem doskonale, że wszyscy Buddhisty są osoby, które nie całkiem szczerze praktykują. Because so, the follower of among this different tradition. Zapewne jest to doświadczenie również innych tradycji religijnych. When they come to church or mosque, this short meeting, very serious. Ludzie przychodzą do kościoła czy na czetu na chwilę. When they came, they are paying like, not so serious. I traktują to bardzo poważnie, natomiast mniej poważnie traktują tę wiarę w swoim codziennym życiu. So, whether it is or Christian or Jews, Muslimi, Hindus, Buddhista, chrześcijanie, muzułmanie, Jezus. Once they accept religion, then must be very serious and very sincere. The religious teaching should be found their daily life. Jeśli uznają siebie za osobę religijną, powinni traktować to z najwyższą powagą, która powinni uczynić z nauk swojej religii część swojego codziennego życia. Jeśli już decydują się na praktykowanie religii. We believers should be
the eyes of humanity, or the sort of example as a sort of serious practice of compassion and love, forgiveness, tolerance, that person. My wierzący powinniśmy być przykładem dla innych, do bycia współczucia, miłości, tolerancji, wybaczenia i żywym przykładem tego, że taka postawa daje szczęście. So now in front of spiritual brothers, sisters, like in my own report, I fully committed, firstly, as a human being, one of the 7 human beings, I fully committed to promote the human value, the compassion, and on the basis of sense of oneness of 7 human beings. Stojąc przed Państwem, chciałbym zdać sprawę ze swoich zobowiązań przed Wami, przed braćmi i siostrami. Po pierwsze, jako istota ludzka, jestem zobowiązany do propagowania ludzkich humanistycznych wartości, takich jak współczucie i z mocy tego współczucia w jedności rodziny ludzkiej. Second commitment, I'm Buddhist, as a Buddhist, trying to promote religious harmony. Drugie moje zobowiązanie, jako buddysta, czuję się zobowiązany do promowania harmonii, porozumienia między różnymi tradycjami religijnymi. There are some spiritual brothers, sisters, who are as a Christian or Muslim, they consider me also to be a follower of sin in their own religion. So some Christians describe me as Christian. Some say Muslim. Muszę powiedzieć, że wśród braci i sióstr wyznających inne religie zdarzają się tacy, którzy widzieli we mnie, którzy uważali, że jestem całkiem dobrym przedstawicielem ich tradycji. Znam chrześcijan, którzy uważają mnie za dobrego chrześcijanina i muzułmanów, którzy widzą mnie za dobrego muzułmanina. It's quite true, you see. We have same practice. Praktykujemy dokładnie to samo. Nasze praktyki są wspólne. A then third, of course, I'm Tibetan, so if you refer about the Tibetan faith, so thank you very much. Oczywiście, po trzecie, jestem Tybetańczykiem. Wspomnieli Panowie na początku, bo właśnie Tybetu za to z całego serca dziękuję. Now peace, or friendly speaking, will not come through prayer. Pokój, szczerze mówiąc, nie przyniosą do naszej modlitwy. Logically, who destroys peace? Logicznie rzecz biorąc, kto pokój niszczy? We human beings. My ludzie. So there are more. So we have the responsibility to bring peace, to create peace. A więc na nas nie jest potrzeba odpowiedzialność za prowadzenie, za przyniesienie pokoju. So peace does not mean is it no longer any sort of conflict? No. Pokój nie oznacza, że Najważniejsze spiritual reconciliation and forgiveness is the best way to reduce tension. Najważniejsze jest to, kiedy stajemy naprzeciw problemów, żebyśmy podchodzili do nich w duchu zrozumienia, wybaczenia, pojednania i dialogu. To najlepszy sposób na zaprowadzenie pokoju i zagrożenia konfliktu. So yesterday, I just want to use jeszcze jedno zdanie, kiedy tu jechałem, patrzę na łąki i te zabudowane na nich. Wyjątkowo czyste.
says, and this is the each building a type of a So I had all foolish people suck a lot, but they are practical person, hard working, rebuild your nation. Wonderful. Powiedziałem, że Polacy, którzy tyle wycierpieli, są niezwykle praktyczni. To bardzo, bardzo ciężko pracować i tak pięknie budowali swoją ojczyznę. Of course, any good society, there are also some problems. Oczywiście w każdej społeczności ludzkiej są problemy. The last two days, I only seen the positive side. Przez ostatnie dwa dni staram się mówić tylko dobrą stronę rzeczy, mimo że słyszałem o różnym. So, no, I'm leaving tomorrow. Wyjeżdżamy. So, you will be with your problem confused. I zostajecie ze swoim problemem. So, it is the other responsibility to face this problem and try to solve through your way. Sami będziecie musieli je rozwiązać w sposób dialogu i zrozumienia wzajemnie. So, that's all thank you. To wszystko dziękuję. Drodzy Państwo, to był moment szczególny, takich momentów jeszcze dzisiaj będzie kilka przed nami. Uroczystość podpisania apelu o pokój przez zaproszone głowy kościołów w obecności ambasadorki pokoju UNESCO, pani Urszuli Dudziak. Apel, drodzy Państwo, który za chwilę zostanie sygnowany, to wyraz tęsknoty za szczęściem płynącym ze zgody. To głos sprzeciwu wobec stosowania przemocy. To wołanie o dialog między religiami. Pozwolą Państwo, że odczytam jego treść. Mimo różnic światopoglądowych i religijnych wynikających z jego długiej historii, w zgodzie współistnieli i współistnieją przedstawiciele wielu narodowości i kultur. Na pamiątkę tego wyjątkowego spotkania wspólnie apelujemy o pokój na świecie. Pokój niezależny od poglądów, pochodzenia czy religii. Pokój, który jest możliwy zawsze, jeżeli tylko istnieje zrozumienie i miłość do drugiego człowieka. Zapraszam. Proszę dziennikarzy o... Zapraszam.